Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Kolasa, witam serdecznie i zapraszam na nasz serwis informacyjny. Dziś zobaczą Państwo, sieradzki SOR zamknięty do odwołania. Czy wiemy już wszystko, jak będzie wyglądał nowy rok szkolny? Jak wypadła tegoroczna matura w regionie? Stulecie cudu nad Wisłą. W szpitalnym oddziale ratunkowym w Sieradzu wykryto zakażenie koronawirusem. Dotyczy to głównie pielęgniarek, ratowników medycznych oraz personelu lekarskiego. Jak wygląda sposób opieki oraz przyjęcia na SOR? Przedstawi to Państwu rzecznik sieradzkiego szpitala Grażyna Kieszniewska. Posłuchajcie. Dzień dobry Pani Rzecznik. Od Państwa otrzymaliśmy komunikat 13 sierpnia, niestety, dotyczący oddziału ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu i tego, że z dniem tym niestety do odwołania został zamknięty. Mamy dzisiaj poniedziałek, 17 sierpnia. Proszę powiedzieć, co się zmieniło w tej sytuacji i jakie powody były, przypomnijmy jeszcze raz naszym słuchaczom i widzom. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak, potwierdzam tą informację, którą wysłałam w piątek, którą przesyłaliśmy do Państwa. Nic się nie zmieniło i zaraz powiem, jak to wygląda. Zamknięcie oddziału, szpitalnego oddziału ratunkowego nastąpiło 13 sierpnia, ponieważ wykryto ognisko epidemiczne SARS-CoV-2. To ognisko zostało wykryte u 5 osób zakażonych, u personelu medycznego, w związku z tym no jest to już ognisko epidemiczne. Zakażony personel to pielęgniarki, ratownicy medyczni i personel lekarski. Natomiast podjęto też o zamknięciu decyzję, ponieważ większość tego personelu medycznego została zgłoszona jako kontakt z zakażeniem. To zgłoszenie przesłano do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pani Grażyno, dla pacjentów potencjalnych i mieszkańców bardzo ważna jest też kwestia tego, w jaki sposób odbywa się praca, bo wiem, że Państwo jako szpital podjęliście różne działania, żeby jednak ta pomoc, czy to dzienna, czy nocna, w nagłych sytuacjach była w Państwa ofercie. I zapytam się o przyjęcia pacjentów, w jakim trybie się w tej chwili odbywają. Wstrzymane zostały wszystkie przyjęcia w trybie ostrym, z wyjątkiem oddziału ginekologiczno-położniczego, ponieważ oddział ginekologiczno-położniczy posiada własną izbę przyjęć poza szpitalnym oddziałem ratunkowym. Tutaj te przyjęcia zostały utrzymane. Natomiast utrzymujemy planowe przyjęcia do oddziałów szpitalnych i pacjenci, którzy mieli wyznaczony harmonogram, przyjmowani są zgodnie z harmonogramem przyjęć, którzy mieli wyznaczone daty, zgłaszają się do POZ-u. Podstawowa opieka zdrowotna to jest nasza przychodnia tutaj przyszpitalna i tu są właśnie kierowani i przyjmowani w oddziały. Natomiast ci pacjenci wszyscy przyjmowani planowo, oni są po badaniach, wcześniej mają wykonane badania, testy w kierunku COVID, w kierunku zakażenia i to są pacjenci, którzy tutaj, bo nawet patrzę, że oni tak blisko jeden drugiego siedzi na krzesłach w wyznaczonych miejscach, ale to są wszyscy
niestety właśnie pacjenci już po wykonanych testach i mają wyniki ujemne. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna została wzmocniona przez personel szpitalnego oddziału ratunkowego i zabezpiecza jakby tą pomoc doraźną, kiedy na przykład w sytuacji, kiedy się zgłosi jakiś pacjent potrzebujący, to też do tego POZ-u. Poradnia chirurgiczna i urazowo-ortopedyczna w godzinach pracy też przyjmuje pacjentów tych urazowo-ortopedycznych, tych, którym się coś stało, oni są wtedy kierowani do tych naszych poradni. Rozumiem, że pomieszczenia SOR-u zostały wyłączone w ogóle z jako takiej działalności, z ruchu i tam wchodzić w tej chwili nie można, ale chciałem się zapytać również o to, w jaki sposób pracują zespoły ratownicze, czy karetki pogotowia, bo ten obszar i zasięg SOR-u jest dosyć spory. Jak wygląda praca zespołów ratowniczych, proszę mi powiedzieć? Rzeczywiście te pomieszczenia SOR zostały wyłączone z ruchu ludzi. Następnie zostały już w tej chwili, pytałam, one zostały wyczyszczone powierzchnie, przeprowadzone dekontaminację tych powierzchni i powietrza. Natomiast zespoły ratownictwa medycznego funkcjonują w pomieszczeniach oddzielnych w szpitalnym oddziale ratunkowym i oni tam na swoim miejscu przebywają, ci pracownicy. Pracują bez zmian. Natomiast pacjenci, jeżeli są kierowani, to oni są pacjenci kierowani i wożeni karetkami do ościennych oddziałów ratunkowych, do ościennych, do sąsiednich szpitali, które się mieszczą no, w pobliżu. Ale ta sytuacja, która zaistniała w sieradzkim szpitalu, nie wpłynęła bezpośrednio na wyjazdy, na ograniczenia pracy zespołów ratowniczych? Nie, nie. Wyjazdy odbywają się tak normalnie, tak jak powiedziałam wcześniej, ponieważ tylko tyle, że tych pacjentów w tym trybie ostrym nie przyjmujemy do naszego szpitala, natomiast są wożeni do sąsiednich szpitali. Proszę mi powiedzieć na zakończenie naszej rozmowy, kiedy ewentualnie ta sytuacja, Państwa zdaniem, bo wiem, że podejmujecie różne działania, wróci do poprzedniego stanu i szpitalny oddział ratunkowy zacznie funkcjonować już normalnie z powrotem. Z ostatnich informacji, jakie uzyskałam, wiem, ponieważ osoby, które są na kwarantannie, one już podlegają jakby całym procedurom, które są prowadzone przez stację sanitarno-epidemiologiczną. Natomiast z uzyskanych informacji wiem, że jutro, w dniu jutrzejszym, będą pobierane wymazy. Czyli 18. Tak, u tych osób, które przebywają na kwarantannie, ale mówię, tak jak powiedziałam, ten harmonogram pobierania tych wymazów, to są, odbywają się te pobierania wymazów w naszym namiocie, który jest przy szpitalu. Ten harmonogram zawiaduje i jakby ustala już tutaj stacja sanitarno-epidemiologiczna. No jeżeli będą te wymazy i wyniki będą ujemne, to te wszystkie te starania podejmujemy usilne, aby jak najszybciej wznowić przyjęcia pacjentów do szpitalnego oddziału ratunkowego i myślę, że o tej pozytywnej takiej informacji mam nadzieję, że te wyniki wyjdą ujemne i że zaczniemy pracę. W związku z tym na zakończenie życzmy pracownikom SOR zdrowia i wyników negatywnych, a Pani bardzo serdecznie dziękuję za tą informację. Myślę, że w kolejnych dniach wspólnie przekażemy mieszkańcom te informacje, które będą dla nich w danym momencie najważniejsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie, również życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju. Niebawem rozpoczyna się rok szkolny. Z dyrektorami sieradzkich szkół rozmawialiśmy o możliwych wariantach nauki i bezpieczeństwie uczniów oraz informacjach, jakie spływają z Ministerstwa Edukacji Narodowej. W najbliższym czasie porozmawiamy również m.in. z przedstawicielami łaskich podstawówek o przygotowaniach do 1 września. Pani dyrektor, trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Co udało się zrobić w szkole podstawowej nr 4 w czasie wakacji i nieobecności uczniów w szkole? Zniknęła nam sala gimnastyczna, jak Państwo zauważyliście, już jesteśmy po pracach rozbiórkowych, wchodzimy w kolejny etap budowy sali gimnastycznej. W związku z tym w szkole też zmieniamy funkcję i przeznaczenie niektórych pomieszczeń, nie tylko ze względu na COVID, ale również ze względu na brak sali gimnastycznej, jak również na planowane prace, które mają się rozpocząć w tym roku szkolnym.
bo dostaliśmy dofinansowanie na rozbudowę i modernizację naszej szkoły w ramach regionalnego programu operacyjnego. Będziemy wymieniać w trakcie roku instalacje, będziemy modernizować sale lekcyjne 4 i to do końca roku szkolnego te prace się powinny zakończyć. W związku z tym taka mała reorganizacja wewnątrz musi nastąpić. Natomiast w budynku B w ramach realizacji projektu unijnego Wiem więcej, mogę więcej, inwestycja w przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu, prowadzimy remonty sali komputerowej i remonty pracowni chemicznej, które jeszcze trwają. W ramach właśnie tego programu unijnego zakupiliśmy bardzo dużo pomocy dydaktycznych i też wyposażenie w meble nowej pracowni. Te pomoce w części już są porozdzielane na konkretne pracownie, nauczycieli, a reszta będzie się działa, jak nauczyciele wrócą do pracy. Budowa sali gimnastycznej jeszcze troszkę potrwa. W takim razie gdzie będą zajęcia wychowania fizycznego tutaj w tym budynku? Myślę, że w końcu spełnią się też nasze marzenia po części, żeby prowadzić taki system skandynawski, że jak najwięcej tych zajęć wychowania fizycznego powinno się odbywać na dworze i w miarę możliwości będziemy to robić, jeżeli tylko pogoda nam na to pozwoli. Też zalecenia MEN-u, ministra zdrowia, są też w tym kierunku, żeby te zajęcia prowadzić, w ogóle jak najwięcej zajęć prowadzić mimo wszystko na świeżym powietrzu. A przystosowujemy też jedno z większych pomieszczeń do takich zajęć prowadzenia gimnastyki, bądź też będziemy wykorzystywać salę gimnastyczną, która jest w budynku B. Ubiegły rok szkolny był dosyć trudny ze względu na zdalne nauczanie przede wszystkim. Jak Pani go ocenia i jak Pani ocenia też wyniki egzaminów podstawówki? No, wyniki egzaminów myślę, że nie są, może nie spełniły naszych oczekiwań do końca. Jeżeli chodzi o zdalne nauczanie, to poradziliśmy sobie w miarę możliwości całkiem nieźle, jak zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i od zaraz trzeba było reagować i myślę, że zareagowaliśmy. Z pomocą rodziców udało nam się naprawdę ocenia bardzo dobrze przejść przez to nauczanie zdalne. Oczywiście nie chcielibyśmy powrotu nauczania zdalnego. Wszyscy tęsknimy za nauczaniem tradycyjnym i chcielibyśmy powrotu do normalnej szkoły. Czas pokaże, tak, jak będzie wyglądał ten nowy rok. Jest też możliwość przecież nauczania hybrydowego i pewnie tego będziemy się w pierwszej kolejności chwytać, jeżeli jakiekolwiek zagrożenie by wystąpiło. Ta sytuacja jest trudna, trzeba się do niej jakoś przygotować. No tak, jesteśmy teraz na etapie przygotowywania procedur i różnych rozwiązań. Jeszcze może za wcześnie trochę, żeby mówić o konkretach, bo to wszystko jest jeszcze w fazie przygotowań, ale musimy być przygotowani na różne ewentualności. Pani dyrektor, jakie remonty i przedsięwzięcia udało się zrealizować w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu? Takim ważnym dla naszej szkoły zadaniem była budowa sieci teleinformacyjnej i taka budowa, która właśnie dobiega końca, to zadanie bezwzględnie pomoże nam nie tylko w jej segmentacji, nie ułatwi nam pracę w związku z tą, że będziemy funkcjonować wszyscy w tej sieci, ale również zapewni nam stały dostęp do internetu, że tak powiem, we wszystkich pomieszczeniach naszej dużej szkoły, a tym samym pozwoli nauczycielom również wykorzystywać bardzo bogatą ofertę pomocy dydaktycznych, właśnie tych nowoczesnych, tych multimedialnych. Drugie zadanie to modernizacja takiego systemu monitoringu. Nowe kamery, które są założone w dużej części naszej szkoły, dobrej jakości kamery, pozwolą nam bez wątpienia wesprzeć dzieci w takich zachowaniach ryzykownych, uchronić przed ryzykownymi zachowaniami uczniów. Własnym sumptem tutaj robiliśmy remonty kilku pomieszczeń lekcyjnych, tak by po prostu jak najbardziej stworzyć w nowym roku szkolnym jak najlepsze warunki do nauki i pracy. W czasie wakacji
prowadziliśmy, realizowaliśmy i nadal realizujemy program zajęć takich profilaktyczno-sportowych. Tutaj młodzież, dzieci mogły uczestniczyć w tych zajęciach zarówno z naszej szkoły, jak i w ogóle z terenu miasta i mogły pod, co ważne myślę, w sposób bezpieczny, bo pod okiem nauczyciela, uczestniczyć w zajęciach sportowych, turniejach, zwyczajnie aktywnie spędzać tutaj czas wakacji. Rok szkolny był dosyć trudny. Jak pani go ocenia? Jak sobie z tym poradziliście? Tak, no pamiętamy przecież, że zajęcia lekcyjne zostały zawieszone już w połowie marca, a więc do końca roku to był długi okres czasu i przez cały ten czas prowadziliśmy naukę zdalną z wykorzystaniem różnych możliwości, czyli dziennika elektronicznego i telefonów, ale i różnych takich portali edukacyjnych, ale takim, że tak powiem, najlepszym, najbardziej przez nas wykorzystywanym to była aplikacja Teams, która umożliwiła nam taką bezpośredni kontakt z dzieckiem, pracę w takim czasie rzeczywistym i to możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że realizowaliśmy właśnie lekcje. Prawda, takie o określonym czasie, według określonego planu zajęć i to bez wątpienia pomogło nam w realizacji tej zdalnej pracy. Natomiast ja tu chcę podkreślić, że z perspektywy czasu i z takiej pewnej odległości możemy już powiedzieć, że udało nam się w ten trudny czas przebrnąć, pozytywnie przebrnąć, ale tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko, chcę tutaj podkreślić rolę nas nauczycieli, choć bez wątpienia zaangażowanie było ogromne, ale myślę, że tutaj jest bardzo ważna sprawa dotycząca zaangażowania, systematyczności, takiej odpowiedzialności udziału w tej zdalnej edukacji samych uczniów. I bezwzględnie ogromna rola rodziców, którzy nas wspierali nie tylko w sensie edukacyjnym, ale również w sensie takiej technicznej pomocy dzieciom. Przed Państwem kolejne trudne zadanie, organizacja nowego roku szkolnego. Kilka dni temu ukazały się przecież wytyczne i rekomendacje ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. Wiemy też, że decyzją rządu, decyzją ministra edukacji narodowej dzieci wracają, rozpoczynają nowy rok szkolny w sposób tradycyjny, a więc wracamy do szkoły. I my jako społeczność, muszę powiedzieć, że przyjęliśmy właściwie tą decyzję dwojako, bo po pierwsze z pewnym jednak zadowoleniem, bo tak jak mówię, ta edukacja zdalna trwała już tak długo, że troszkę zmęczeni jesteśmy właściwie wszyscy, a więc nadzieja na tą normalność troszkę nas pocieszyła. Ale oczywiście ta nadzieja i to zadowolenie absolutnie no, jest niepełne, dlatego że boimy się oczywiście. Zwyczajnie z pełni lęku i obaw jesteśmy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Opracowywujemy takie właśnie zasady funkcjonowania szkoły od 1 września. Staramy się w tych zasadach uwzględnić wszystkie właśnie te wytyczne, o których mówi pan minister zdrowia. Wskazuje nam szkołom główny inspektor sanitarny. Musimy też tutaj w szkole zapewnić dzieciom pobyt no, jak najbardziej taki właściwy, jeśli chodzi o te obostrzenia sanitarne. Wszyscy wiemy, drodzy Państwo, że młodzież, szczególnie w takim wieku rozwojowym, z jakimi my akurat dziećmi, młodzieżą mamy okazję pracować, taka potrzeba bycia z rówieśnikami to taka naturalna potrzeba. W związku z tym tu się obawiamy podczas przerw takich śródlekcyjnych o te zachowania młodzieży i czy tutaj ten dystans będziemy mogli w pełni zachować. To nasza wątpliwość. No, poza tym różne szczegóły, o których teraz myślimy i całe te procedury, o których wspominam, będą, myślę, opracowane do końca przyszłego tygodnia, tak by móc z stosownym wyprzedzeniem zaprosić i zaprezentować i uczniom, i rodzicom, żeby wiedzieli, co czeka dzieci po przyjściu do szkoły od 1 września. Absolwenci szkół średnich, którzy w tym roku przystąpili do egzaminu dojrzałości, znają już wyniki. W skali kraju co czwarty uczeń nie zaliczył matury. A jak wypadła młodzież z naszego regionu?
O tym rozmawialiśmy z wicestarostą powiatu sieradzkiego panią Kazimierą Gotkowicz oraz starostą powiatu łaskiego Piotrem Wołoszem. Posłuchajcie. Panie starosto, w ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność rozmawiać o naborze do szkół ponadgimnazjalnych. Ten nabór w sumie jeszcze trwa, bo on będzie trwał w zasadzie do 1 września, ale umówiliśmy się w dniu dzisiejszym na rozmowę na temat wyników z egzaminów maturalnych. Przypomnijmy, szanowni państwo, średnia w Polsce to około 74% zdanych matur przez przyszłych absolwentów już. Jak to wyglądało w powiecie sieradzkim? Otóż w powiecie sieradzkim, jeżeli chodzi o zdawalność ogółem, mamy na poziomie 72%, województwo 72,5%, kraj 74%. W łódzkim mieścimy się w pierwszej dziesiątce powiatów. Natomiast myślę, że na to trzeba spojrzeć nie tylko przez pryzmat tych trzech liczb, ale musimy spojrzeć na to, jakie mamy szkoły, które szkoły, jakie wyniki osiągnęły. Więc mogę powiedzieć, że na przykład oba nasze licea, i Jagiellończyk, i Żeromski, mają piękną zdawalność matur, bo powyżej 95%. Wygląda to bardzo ładnie. Jeżeli chodzi o zespoły szkół, tam gdzie uczymy zawodu, też ta zdawalność nie najgorzej wygląda. Szkoła, przed którą stoimy, czyli zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, a po sieradzku mechanik, ma zdawalność wyższą niż średnia województwa, a spojrzeć też na to trzeba w ten sposób, że młodzież często myśli o tym, żeby zdobyć zawód, no i traktuje tę maturę, przynajmniej część młodzieży, na zasadzie takiej, że no jak się uda zdać, to dobrze, a jeżeli nie, to oni idą do pracy, bo zawód już mają, no to patrząc w ten sposób, to wynik też jest zadowalający i no może nawet więcej niż zadowalający, możemy się cieszyć z tego wyniku. Oczywiście są też szkoły, które słabiej wypadły, ale to są uwarunkowania i jakieś tam wieloletnia, powiedzmy, tradycja w tym względzie, że jednak młodzież może nieco słabsza do tych szkół się dostaje, stąd i wyniki na maturze nieco gorsze. Proszę powiedzieć, ilu łącznie abiturientów przystąpiło do matur w powiecie sieradzkim? W naszym powiecie 749 uczniów przystąpiło do matury, z czego zdało 542, 207 niestety nie zdało. W przypadku, jeżeli to jest jeden przedmiot, którego uczeń nie zdał, we wrześniu może poprawiać, może być poprawka. Takich jeden informacji jeden. Obowiązkowy, jeden obowiązkowy. W Jagiellończyku najwięcej, jeżeli chodzi o licea, w Żeromskim, bo 158 zdawało. W Jagiellończyku 148, czyli 10 uczniów mniej. W Błaszkach 34, w Warcie 10, w Złoczewie 13 i w LO, które już ostatni rok było w zespole szkół właśnie ponadgimnazjalnych, czyli w mechaniku, 24 uczniów. Więc jeżeli porównamy te wyniki, no to te czyste licea tak zwane, czyli tam, gdzie jest tylko liceum, wyniki są znacznie wyższe. Jeżeli jest to liceum w zespole szkół, wyniki są nieco słabsze. Jako organ prowadzący takiej wstępnej analizy próbowaliście dokonać? Szukaliście przyczyn, dla których tak się rzeczywiście zadziało? Znaczy, może nie będziemy my się wgłębiać tak bardzo, raczej szkoły zastanowią się. Jest coś takiego jak edukacyjna wartość dodana. Co to znaczy? To znaczy, że musimy patrzeć, jeżeli szkoła dostała bardzo dobrych uczniów i tej wiedzy przybyło, no to jest super. Ale jeżeli szkoła dostała bardzo dobrych uczniów i ci uczniowie nie poprawili swojego wyniku, no to już jest mniej radośnie. Natomiast jeżeli szkoła dostała bardzo słabych uczniów i nawet ten wynik nie wygląda dobrze, ale się okazuje, że uczniowie zdobyli nowe umiejętności, nową wiedzę, poprawili stan swojego posiadania, oczywiście procentowo w stosunku do tego, co było wcześniej, no to znaczy, że szkoła dobrze uczy, że dobrze pracuje. Pani starosta, 12 sierpnia rozmawialiśmy o kwalifikacjach wstępnych uczniów do placówek podległych państwu. Rozmawialiśmy również o inwestycjach, jakie udało się przed 1 września jeszcze przeprowadzić albo trwają
jeszcze na terenie powiatu łaskiego. Dzisiaj chciałbym porozmawiać dalej o oświacie, ale tym razem o wynikach poszczególnych szkół i wynikach maturalnych. Jak to wyglądało, Panie Starosto, u Państwa w powiecie łaskim? Witam Państwa. Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o liceum ogólnokształcące, bo może od liceum ogólnokształcącego zacznę. 83% osób zdających maturę zdało pozytywnie. Prawo do poprawki ma 14 uczniów, a 3 uczniów nie zdało. Przypomnijmy, że prawo do poprawki to uczeń nabywa w sytuacji, w której nie zda jednego egzaminu. Obowiązkowych, tak. Nie zdał jednego egzaminu. Tak, tak, tak. 3 uczniów niestety już nie będzie miało prawa do poprawki. Tutaj to procentowo wychodzi, że 83% mamy osób zdających maturę z wynikiem pozytywnym. Jeżeli chodzi o tak zwany ekonomik, no to tu niestety jest zdecydowanie gorzej niż było to w latach ubiegłych. Wynik jest 53%. Na 60 uczniów 32 zdało wszystkie egzaminy. 18 uczniów będzie mogło poprawiać, 10 niestety już w przyszłym roku dopiero. Jeżeli chodzi o zespół szkół mundurowo-technicznych, no ta szkoła oraz szkoła w Sędziowicach ostatnimi laty nie miała wysokiej zdawalności matur i my chcemy to poprawić. Wiadomo, że to nie od razu następuje. Tu mamy w zespole szkół mundurowo-technicznych w Ostrowie 31%. Tu pani dyrektor zastrzegała, że ta klasa, która w tym roku zdaje, jest klasą taką troszkę słabszą. W tamtym roku było to 80%, a w tym roku już 31%, więc widać to też po młodzieży, która akurat do tej szkoły idzie. I jeżeli chodzi o zespół szkół rolniczych w Sędziejowicach, to było 43%. Także no nie wygląda to najlepiej i ja uważam, że powinniśmy podjąć w całym kraju zdecydowane kroki odnośnie karty nauczyciela, odnośnie tego, aby tych nauczycieli, którzy sobie z młodzieżą nie radzą, no jednak łatwiej można było wymienić. Ja rozmawiam z dyrektorami też i wina tak naprawdę nie leży po stronie uczniów tylko i wyłącznie. Owszem, różni są ci uczniowie, ale też po stronie osób, które nauczają. I no niestety karta nauczyciela trochę wiąże dyrektorom ręce z tym, co właśnie zawsze rozmawiam z dyrektorami, to oni sami mówią, no, że po kilku nauczycieli to najchętniej gdzieś tam no, mogliby zmienić zawód i odejść, bo widzą, że jednak no, nie każdy, kto wybrał ten zawód, nadaje się do tego zawodu. Ja powiem tylko Państwu tak, ten rok ci maturzyści, to jest taki specjalny. No właśnie, jeżeli Pan pozwoli, przepraszam Pani Starosto, ale ja bym tak, myślę, że na głębsze analizy Państwa i na rozmowę między innymi z naszą redakcją już teraz zapraszam w późniejszym czasie, bo myślę, że czynników, które wpłynęły na to, że statystycznie jak gdyby ta matura nie wypadła w skali kraju, czy u Państwa zbyt dobrze, wygląda to tak, jak wygląda, ale myślę, że takich czynników, które wpłynęły na te wyniki, jest zdecydowanie więcej. Dlatego też myślę, że tutaj na taką głębszą analizę przyjdzie jeszcze czas i na rozmowę o tym w większym gronie. Mam nadzieję, że już niedługo w studiu telewizyjnym będziemy się mogli spotkać na te tematy porozmawiać. Nie naciągam Pana na w tej chwili wyciąganie takich konkretnych wniosków, Panie Starosto, i taką analizę, ale korzystając z okazji wrócę jeszcze do tego 12 sierpnia. Tam rozmawialiśmy również o przygotowaniach Państwa placówek do 1 września. Pojawiła się kolejna informacja, pojawiły się rozporządzenia i dyrektywy, tak to nazwijmy, ministra edukacji narodowej. Sytuacja jest taka bardzo dynamiczna. Myślę, że Państwo jako zarząd, Pan jako starosta, przede wszystkim dyrekcje szkół na dzień dzisiejszy mają naprawdę bardzo dużo pracy. Tak, oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, no, mamy sytuację epidemiologiczną i ten COVID gdzieś tam się rozwija w jednych powiatach szybciej, w jednych powiatach wolniej. Wiadoma rzecz jest, że na dzień dzisiejszy jeszcze prawie 3 tygodnie zostało do rozpoczęcia nauki szkolnej i ta sytuacja, czy to w naszym powiecie, czy to w innych powiatach, może ulec gwałtownie zmianie.
Ja rozumiem też ministra edukacji narodowej pod tym kątem, że każdy powiat no, ciężko jest rozpatrywać indywidualnie, jakby MEN ma całą Polskę pod sobą. Tutaj jeżeli chodzi o to, że będziemy podejmować decyzje, że decyzje będą podejmować dyrektorzy wraz z sanepidem, to na pewno nie jest zła decyzja. My jako organ prowadzący tak samo będziemy podejmować takie decyzje i będziemy, jeżeli będzie taka potrzeba, rzeczywiście będziemy szybcy w podejmowaniu decyzji, bo wiadomo, że ta epidemia no, nie może się rozprzestrzeniać w sposób taki niekontrolowany, więc jeżeli będzie tylko jakieś zagrożenie w którejś z placówek, natychmiast przejdziemy na naukę zdalną. Tak jak mamy trzy rozwiązania proponowane przez MEN, myślę, że w każdej szkole u nas może też być troszkę inne rozwiązanie ze względu właśnie na sytuację epidemiologiczną. Właśnie tutaj powiedział Pan bardzo ważne słowa. Każda placówka, pomimo ogólnych wskazań Ministerstwa Edukacji, jest na tyle specyficzna, że będzie musiała dołożyć wszelkich starań i znaleźć takie rozwiązania, żeby młodzież, która, czego życzę uczniom i nauczycielom, mogli spotkać się 1 września, była bezpieczna i zdrowo wróciła po iluś dniach nauki do domu. Tak, oczywiście. Przede wszystkim bezpieczeństwo, a dopiero drugą kolejną rzeczą jest nauka, bo jeżeli nie zachowamy tych wszystkich obostrzeń, aby to bezpieczeństwo zachować, ta nauka może potrwać tydzień, dwa tygodnie, być może miesiąc i szkoły będą na nowo zamknięte. Także przede wszystkim bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję Pani Starosto za te informacje. W kolejnych spotkaniach, Szanowni Państwo, już przed rozpoczęciem roku szkolnego postaramy się po prostu z Panem Starostą, z dyrektorami szkół powiatu łaskiego na bieżąco poinformować, jak ten 1 września rzeczywiście będzie wyglądał. Tak jak Pan Starosta mówił, to zależy od sytuacji i tego, co w danym momencie się po prostu, Szanowni Państwo, zadzieje. Tak, zdecydowanie czekamy na 1 września i liczymy na to, że uczniowie rozpoczną naukę od 1 września. My również życzę Panu, wszystkim mieszkańcom powiatu i uczniom może tych dobrych wakacji. Na razie jeszcze tych trosk związanych z nauką mogą sobie troszeczkę gdzieś tam podarować. Dlatego też wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. 15 sierpnia tradycyjnie obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tegoroczne obchody były jednak szczególne, ponieważ świętowaliśmy również stulecie cudu nad Wisłą. Punktem kulminacyjnym sieradzkich uroczystości było odsłonięcie pomnika symbolizującego i upamiętniającego jedną z najważniejszych bitew w historii Polski. Sieradzkie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym. Dzień szczególny, bowiem dzisiaj czcimy 100. rocznicę
Bitwy Warszawskiej. Po nabożeństwie na czele z kompanią honorową 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia zebrani przeszli na plac Piłsudskiego, gdzie złożono symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Na początku uroczystości podniesiono flagę państwową na maszt i odegrano Mazurek Dąbrowskiego. Następnie przed pomnikiem pamięci Cudu nad Wisłą w setną rocznicę tego wydarzenia z inicjatywy powiatu sieradzkiego oraz harcerzy odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku, miejsca pamięci poświęconego bohaterom ziemi sieradzkiej uczestniczącym w wojnie 1920 roku. Odsłonięcia pomnika dokonali poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Paweł Bejda, Zdzisław Marian Price, znany sieradzki doktor, którego ojciec uczestniczył w wojnie 1920 roku, starosta sieradzki Mariusz Bądzior, w imieniu chówca chorągwi sieradzkiej harcmistrz Ludwik Moczydłowski i prawnuki Walentego Price'a, żołnierza 29 Pułku Piechoty. W imieniu zebranych przemówił starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Spotykamy się jak co roku w dniu święta Wojska Polskiego ustanowionego na dzień 15 sierpnia jako pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku. 100 lat temu na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Dzisiejszy dzień to święto wielkiego polskiego zwycięstwa, święto wielkości Rzeczpospolitej, wielkości polskiego oręża i wielkości nas jako narodu. Pamiętajmy, że ów sukces wynikał przede wszystkim z odwagi i determinacji. Z tego, że polscy żołnierze nigdy nie stracili nadziei, mimo że sytuacja zdawała się beznadziejna. Wielka mobilizacja społeczeństwa oraz tysiące ochotników gotowych oddać swoje życie za ojczyznę przyniosły sukces. Bitwa Warszawska została uznana za 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w szczególnym czasie i wyjątkowym miejscu. Pomnik, który przed chwilą odsłoniliśmy, upamiętnia mieszkańców regionu sieradzkiego, którzy 100 lat temu brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W ten sposób oddajemy hołd bohaterom walczących z bolszewicką nawałnicą. Ten hołd oddaje społeczeństwo powiatu sieradzkiego w tych przełomowych miesiącach lata 1920 roku. Wszędzie powstawały Komitety Obrony Państwowej, powiatowe, gminne, miejskie i parafialne. Stajemy do uroczystego apelu pamięci w Sieradzu, aby z okazji Święta Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej złożyć hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim tworzącym zręby państwa polskiego oraz broniącym jego granic. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań walecznych przodków, naszych ojców i dziadów, którzy na przestrzeni dziejów stawali do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej.
Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Na pamiątkę tego wydarzenia Kompania Honorowa 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oddała salwę honorową. Tyle w dzisiejszym serwisie. Zapraszam na dalszą część programu. A teraz przed Państwem audycja Łódzkie na Plus, w której zobaczą Państwo skrót najważniejszych wydarzeń z województwa łódzkiego. Zapraszam do obejrzenia. Łódzkie na Plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. 13 sierpnia na Dworcu Fabrycznym odbyły się uroczystości wpisujące się w część obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej otrzymał imię łódzkiego bohatera Bitwy Warszawskiej Stefana Pogonowskiego. Została również otwarta wystawa Łódzkie Ślady Wojny Polsko-Bolszewickiej, przygotowana przez oddział IPN w Łodzi. Przybywamy tutaj, żeby oddać hołd. Hołd tym, którzy walczyli w tamtej wojnie. W wojnie o niepodległość, wojnie o wolną Polskę. Wszyscy, którzy wówczas oddali za Polskę życie, wszyscy, którzy wówczas przeciwstawili się tej czerwonej zarazie, jak mówiono, która zalewała Polskę w tamtym czasie, którzy obronili Polskę przed nią. Oddajemy im wszystkim hołd. Pociąg Pogonowski sądzę, że jest tak wyjątkowy. Myślę, że może zaszczepi pewną myśl, może pytanie, kim był Pogonowski, kim był ksiądz Ignacy Skorupka, kim był Aleksander Napiórkowski, czy podpułkownik Jan Kowalewski. To jest naszym celem, żebyśmy zaczęli cofać się troszeczkę do tej naszej historii i przywoływać te postacie, które oddały swoje życie dla naszej ojczyzny, dla naszej niepodległości. W uroczystościach uczestniczyła również grupa rekonstrukcyjna Stowarzyszenia Historycznego Strzelcy Kaniowscy.
Łódzkie ma więcej karetek. W tym tygodniu pierwsze 5 z 30 zamówionych ambulansów trafiło do wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego. Projekt za prawie 15 milionów złotych realizowany jest w ramach środków unijnych. Dodatkowe dwie karetki trafiły do samodzielnego szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, a zostały zakupione z budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego Łódzkie na Plus, z którego dofinansowanie wyniosło 500 tysięcy złotych, natomiast koszt całkowity to prawie 700 tysięcy złotych. 6 milionów złotych dla Uniwersytetu Medycznego na termomodernizację budynków. Dotacja na projekt pod nazwą Ekologiczni dla Zdrowia pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Jest to kolejny projekt, który samorząd województwa łódzkiego realizuje w programie gospodarki niskoemisyjnej, którego częścią są dotacje na termomodernizację budynków. O parkach łódzkiego wiedział wszystko. Był pasjonatem przyrody i turystyki, wulkanem pomysłów. Do tego zawsze chętny do dzielenia się swoją wiedzą. Hieronim Andrzejewski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, zmarł we wtorek 11 sierpnia. Miał 62 lata. Krajobraz, z którym się przez te lata bardzo związałem, krajobraz Dolin Rzecznych, jak Grabia, która za naszymi plecami, to są powody, dla których jestem dumny z Łódzkiego. No sorry, macie coś do picia? Trzymaj. Wow, dzięki. Skąd macie taką wodę? Z naszego sklepiku. Naprawdę? U nas w sklepiku jest taka woda? No, opowiem ci jak to było. Jeśli interesuje cię praca w agencjach reklamowych i działach marketingu, to jest miejsce dla ciebie w Technikum Reklamy. Espiryno, Luz Maria, pani nasza, o wodę się uprasza. Już niosę, pani miła. Woda ekonomiczanka? Na pragnienie? Najlepsze orzeźwienie. To szkołę musi bardzo dużo kosztować, ta cała reklama, ta produkcja. U nas hajs się zawsze zgadza. Jeśli chcesz zajmować się rozliczaniem wynagrodzeń i wykonywaniem prac biurowych, wybierz technikum ekonomiczne lub technikum rachunkowości. Pani Basiu, ta woda jest za droga. Jest tu pani księgową od tylu lat. Niechże pani coś z tym zrobi. Trzeba ciąć koszty. A pani tylko siedzi w tych papierach i nic z tego nie wynika. Panie prezesie, mam dość. Jestem za stara na to. PIT, CIT, VAT, wszystko naraz. A teraz jeszcze cięcie kosztów produkcji tej wody. Tutaj potrzeba młodej krwi. To może ja ci pomogę. Trzeba postawić na nowoczesne formy księgowania. Dzięki nim łatwo zoptymalizujemy koszty, skrócimy czas pracy i cena spadnie. Reklamę widzieliśmy, koszty policzone przez dziewczyny, ale jak powstają takie fajne etykiety? To wszystko ogarniają nasi informatycy. Chodźmy zobaczyć, jak to robią. To chodźmy. Etykiety potrzebne na już! Dajcie na chwilę. Lubisz tworzyć aplikacje komputerowe lub zajmować się grafiką komputerową? Przyjdź do Technikum Informatycznego. Etykiety są już gotowe, przekazujemy naszym logistykom. Siema. Siema. Firma spedycyjna Ekspresik. Co tutaj mamy? Chciałbym wysłać wodę do Norwegii jak najszybciej, jak najtaniej. Jasne. Kuba, w sprawie którędy pojedziemy i załatw przewoźnika. Dominika, policz koszty. Halo, halo. A no tutaj mamy tutaj taki tam... Wszystko będzie kosztowało 8 tysięcy złotych. Pasuje mi, to biorę. Świetnie. Tutaj dla pana fakturka. Dziękujemy za współpracę. Będzie pan zadowolony. Życzymy powodzenia w związkach. Dziękuję, do widzenia. Logistyka i spedycja to zawody na czasie. Wybierz je, jeśli interesujesz się transportem, magazynowaniem lub produkcją. Nie wiedziałem, że to taki skomplikowany proces. Odwalać cię kawał dobrej roboty. Ej, coś się dzieje na sali. Chodźcie zobaczyć. Weźmy do niej butelkę wody. Dobra, idziemy. Cześć chłopaki, przyniosłem wam wodę, napijcie się. Yeah.
W naszym technikum swoje umiejętności doskonalą spedytorzy, logistycy, reklamowcy, informatycy oraz ekonomiści. Przyszliśmy tutaj, ponieważ możemy zdobyć maturę, wymarzony zawód, rozwijać swoje umiejętności i zdobywać stypendia. Pojazdy mechaniczne mimo obecnej sytuacji z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 nie mogą poruszać się po drogach bez ważnych badań technicznych. Dlatego nasza stacja kontroli pojazdów PKS Sieradz wykonuje badania w pełnym zakresie i w pełnym wymiarze czasu pracy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13, z zachowaniem szczególnych wymagań sanitarnych. Nasi pracownicy stosują środki ochrony osobistej, rękawiczki, maseczki, podczas całego procesu obsługi klienta zarówno w biurze, jak i kanale diagnostycznym. Zastosowaliśmy również przegrodę między pracownikiem a obsługiwanym klientem. Stosujemy przepisy odległości między osobami oraz umożliwiamy dezynfekcję rąk. Mamy nadzieję, że przestrzeganie wymagań sanitarnych ograniczy do minimum ryzyko zakażenia, a jednocześnie umożliwi naszym klientom wykonanie badania technicznego. Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do przeprowadzania badań na stacji diagnostycznej PKS Sieradz. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów.
Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EkoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomak, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 m. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Nasze materiały są dostępne także na www.8tvr.pl oraz na Facebooku. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam już w środę po godzinie 18. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.